Cześć kochani, witajcie w świecie Toka Life World razem z Hello Kitty. Zapraszam was na drugą część tworzenia mojego hotelu w stylu Hello Kitty i jej przyjaciół. Parter już jest zrobiony. Pierwsze piętro i pokoje również, więc w drugiej części robienia mojego hotelu przechodzimy na piętro numer 3. I tutaj robimy miejsce spa. Zobaczcie tylko, jak fajnie wygląda to pomieszczenie. Mamy tutaj jedno pomieszczenie, drugie i nawet taki balkonik jakby zrobiony, a ja bym chciała, aby to pomieszczenie było w stylu tego takiego jajka żółto-białego. Będzie gdzie się zrelaksować, będzie to fajnie wyglądać. Po pierwsze odpowiednia tapeta. A teraz odpowiedni kolor jeszcze podłogi. Oczywiście wybierzmy sobie kolor taki jasno-żółty. Tutaj również zróbmy coś żółciutkiego. No i lecimy teraz z naszą strefą spa. Strefa spa i relaksu. Co my tutaj możemy dać? Oczywiście jakieś takie fajne jacuzzi. I to nie jedno, a może nawet i dwa. O, może to jacuzzi ustawimy sobie jednak tutaj z tej strony. Chociaż chyba je lepiej by wyglądało, wiecie co? To takie, tylko że to jest nieco mniejsze. Więc jednak wrócę do tego, ustawię je tutaj może o z tej strony, bo tutaj jeszcze postawiłam, to jest chyba sauna. Od razu, aby był jeszcze lepszy klimacik, muszę wam pokazać, co tutaj będzie. Na pewno będą stały takie bambusy, one nadają fajny klimacik, bambusy z jednej strony i z drugiej strony. Tutaj od razu jeszcze dywanik, oczywiście w stylu naszego jaja i będzie leżeć tutaj on na samym środeczku. Bambusów damy jeszcze więcej i ułożymy je tutaj zaraz pod ścianą, tak aby nadać fajny klimacik. Myślę, że nawet przy oknie postawimy sobie jednego i tutaj zaraz przy wejściu, więc cztery takie w zupełności nam tutaj wystarczą. Wyglądają super. Jedno jacuzzi, które wymieniam ponownie na te, bo lepiej to wygląda. I dorzucam jeszcze takie malutkie, które jest zaraz obok. O, w ten oto sposób dostawiamy, tak aby stworzyć takie jakby dwa komplety. Jeśli chodzi o meble, to chyba nie mamy tutaj niczego takiego żółciutkiego, ale podoba mi się tutaj ta taka komoda. Nad nią powiesiłam sobie już dwa lustra. Za to jeśli chodzi o półeczki, to mamy coś fajnego i z tego możemy zrobić sobie takie jakby nasze regały. Dwa takie ustawiamy tutaj z tej strony i dorzucamy jeszcze taką maszynę z przekąskami. Strefa spa i relaksu zaraz będzie miała jeszcze więcej kosmetyków. Ja dorzucam tutaj sobie jeszcze jeden taki dywanik naszego jajka. Oświetlenie. Które oświetlenie tutaj będzie najlepiej pasować? Jeśli chodzi o nasze jajko, to nie ma tutaj chyba dedykowanego oświetlenia, więc ja wybiorę coś w takim stylu. Po prostu takie fajne lampki. Powiesimy trzy, zrobimy z nich taki jakby żyrandol. Jeszcze kolejne tutaj z tej strony przy tym oknie. Dorzucimy sobie jeszcze tutaj, gdzie jest nasza sauna. Taką samą lampkę, o może taką, postawimy tutaj na szapeczce. No i lecimy teraz po jakieś kosmetyki. Szlafroki, zestawy, wszystko kładę sobie tutaj na półeczkę. Tutaj mamy jakieś kremy, tutaj mamy jakieś tubki. Wszystko oczywiście jest z naszym jajkiem. Mamy jeszcze jakieś szczoteczki, mamy jeszcze jakieś ręczniczki. To również sobie tutaj ustawię z tej strony. Przydałoby się jeszcze przy tych naszych jacuzzi, przy tych naszych wannach postawić stoliczki. O, na przykład takie drewniane z jednej i z drugiej strony i na tych stoliczkach właśnie ułożyć jakieś fajne żółte oczywiście kosmetyki. Więc dajmy ten tutaj krem czy też olejek. Kolejna tubka z jakimś preparatem. O, tutaj. To samo postawimy sobie tutaj jeszcze z tej strony. I żeby zrobić jeszcze lepszy klimacik, dajmy jeszcze więcej tych roślin. Możemy też dorzucić takie kamienie. One nadają takiego fajnego klimatu. Trochę właśnie azjatyckiego, chińskiego albo bardziej japońskiego. Brakuje jeszcze tylko jednej rzeczy. Ubikacji. I postawiłam sobie tutaj taką ściankę i ustawimy sobie tutaj toaletę, a zaraz, wiecie co, nie, złą wybrałam, przecież to ta powinna być toaleta, ona wygląda jak takie jajko, a zaraz obok toalety ustawimy sobie jeszcze umywalkę,
Chyba ta będzie mi tutaj najlepiej pasować, ta mi się tutaj najlepiej podoba. Słuchajcie, chyba skończyłam. Patrzcie, jak fajnie wygląda ta strefa spa i relaksu. Tylko brakuje jednej rzeczy. Miejsca, aby można było sobie usiąść i chwilkę odpocząć od tych wszystkich kąpieli i masaży. Czy mamy coś tutaj fajnego, aby usiąść? Coś takiego fajnego, żółtego? Mamy takie jaja! Słuchajcie, tylko gdzie ustawić? Może o tutaj ustawimy to jajo. Może jeszcze tutaj z tej strony. Wow, jak pięknie to wygląda. Zatwierdzam. No i mamy strefa spa i relaksu. I teraz pytanie do Was. Dajcie mi znać, jak to jajo się nazywa, bo kompletnie zapomniałam. Na koniec brakuje mi jeszcze jednej rzeczy, jakichś fajnych ozdób. Czy my mamy tutaj jakąś fajną... Ej, girlandę mamy taką... To chyba jest z tego dodatku, to fajnie wygląda, więc powiesimy sobie tutaj to na całej długości tego pomieszczenia, jedno na drugie będzie nachodzić, no i dzięki temu, no to to pomieszczenie już jest skończone, idealne, żeby się zrelaksować. Mamy to, zobaczcie na to, kolor żółty, wszędzie mamy nasze jajo, przechodzimy na korytarz, tutaj już mamy tapetę z Hello Kitty, a tutaj mamy jeszcze jedno miejsce, miejsce z basenem i z jacuzzi, widzieliście? Ale pojawiła się tutaj gigantyczna piana. To co, skoro to jest dodatek Hello Kitty, no to może tutaj również zrobimy imprezkę w stylu Hello Kitty? Na basenie są fajne imprezki, więc ustawimy sobie najpierw tutaj takie kanapy czerwone. Musimy na pewno zmienić podłogę, bo to kompletnie tutaj nie pasuje. Może wybierzemy nie kolor czerwony, tylko kolor niebieski tym razem? Ten fajnie tutaj pasuje właśnie na takim baseniku. Na pewno muszą się pojawić balony z Hello Kitty i to balony staną tutaj przy każdej kanapie, tutaj w rogu również. I jeszcze ustawimy sobie takie baloniki po jednej i po drugiej stronie. Coś do jedzenia. Koniecznie musi się tutaj pojawić, więc postawimy sobie takie Hello Kittowe blaty albo gdzieś tutaj powinna być taka lodówka. Ona będzie nam mrozić. O! Tutaj jest taka lodóweczka, ta mi się podoba, a obok postawimy sobie jeszcze jeden blat i teraz ustawimy tutaj mnóstwo jedzenia. Nastąpiła mała zmiana planów, troszeczkę tutaj poprzestawiałam, ale to nic nie szkodzi. Wszystko jest jakby tylko przestawione w inne miejsce. Dorzucam sobie tutaj Hello Kittowe napoje. Kilka z nich ustawimy sobie tutaj w tej lodóweczce. Mamy też tutaj takie napoje ze słomką. To chyba jest jakieś mleczko. Tak mi się wydaje. Co do jedzenia, to mamy tutaj na pewno fryteczki Hello Kitty, więc one również nam się tutaj pojawią. Nie może zabraknąć maszyny z muzyką, ona również tutaj będzie stała. A jeśli chodzi o naszą wodę, to dorzućmy tutaj mnóstwo zabawek. Piłeczki, tutaj mamy jakieś pływające, zobaczcie gadżety, jak to super wygląda. Tutaj mamy jakiś taki pistolet, który chyba... A, puszcza bańki! Dorzucam jeszcze kolejne materace, kolejne piłeczki, oświetlenie. Chyba wybiorę to, co wcześniej, jeśli chodzi o Hello Kitty, czyli te takie kule z taką kokardą. I powiesimy te kule nad tutaj każdą kanapą i również powiesimy je tutaj nad naszym jedzonkiem. To jest gotowe na imprezkę na basenie? Niech koniecznie da znać w komentarzu. Jedna rzecz, która brakuje, rośliny oczywiście, które tutaj nam będą pasować, a rzućmy sobie jakąś taką palmę, tylko że ona jest taka wielka, że zasłania mi tutaj wszystkie balony, więc postawię sobie tutaj tę palmę z tej strony, tutaj damy jeszcze kwiatuszki, tutaj damy coś różowego, chyba damy kwiaty wiszące, czy da radę je tutaj powiesić? Da radę. No dobra, no to robimy sobie taką ozdobę, one troszeczkę mało wystają, ale no niech będzie, robią fajny klimat i troszeczkę to wygląda jakbyśmy byli w jakimś ogrodzie. To samo powiesimy sobie jeszcze tutaj z tej strony. Stoliczek, stoliczek oczywiście w stylu Hello Kitty. Gdzie jest taki stoliczek? Tutaj mamy, zróbmy jeden i drugi, a przy nim ustawimy coś, aby można było usiąść. Co nam tutaj będzie najlepiej pasować? Jakieś takie małe pufy, takie krzesełka. Okej, niech będzie na jednym, przy jednym stoliku dwa, przy drugim również dwa. No i na sam koniec jeszcze ustawimy na tych stoliczkach coś do jedzenia. Dajmy taki torcik, on mi się podoba. Nie jest w stylu Hello Kitty, ale jakoś tak kolorystycznie mi tutaj pasuje. Dorzucimy jeszcze frytaski.
No i koniecznie jeszcze coś do picia, może tym razem jakaś taka fajna lemoniada. Ta-dam, 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 zrobione, mamy to, wygląda mega, mega fajnie. Jest to drugi odcinek z tego cyklu, cały hotel jest już zrobiony, ale brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. Coś, czego nie zrobiłam poprzednim razem. Idziemy na pocztę, no i bierzemy nasze prezenciki. Mamy tutaj pudełka ze strojami, zaraz kogoś poprzebieramy, no i oczywiście mamy nasze maskotki Hello Kitty i jej przyjaciele. Od razu przeniosłam się na basen, czyli pomieszczenie, które zrobiliśmy na samym końcu i wyrzucam na początek moje maskotki. Tych maskotek jest aż 5 i one wszystkie posadzę sobie tutaj, o proszę bardzo, na naszych kanapach. Wygląda super, przesłodko. No teraz czas na naszych bohaterów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Potrzebuję 5 postaci, więc bierzemy pierwsza. Są to zupełnie randomowe pierwsze postacie, które mi tutaj wpadają. Druga, trzecia, czwarta i niech będzie piąta. Przebieramy się. Tutaj, moja droga, ściągaj tego kociaka, ty zostajesz Hello Kitty. Ty, kolego, masz tutaj ten strój taki mroczny. Ty, koleżanko, będziesz różowiutka My Melody. No i zostały 2 stroje. Ten, który mnie zawsze bardzo śmieszy, czyli nasze jajko i jeszcze to. Gotowe, zrobione. Bohaterowie wskakują tutaj do nas na basen. No a ja Wam dziękuję, że byliście ze mną w 2 odcinkach zrobienia gigantycznego hotelu dla Hello Kitty. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.